Ohajo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Umbrio i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gun Grave Gore. Dokładnie tak, jak pamiętacie w poprzednim odcinku widzieliśmy, jak Grave obudził się po ranach, jakie zadał mu Klan Kruka, oczywiście przeżył. Tak samo Mika, aczkolwiek jest stan jest o wiele gorszy od Grave'a, a że Klan Kruka oczywiście zaatakował bazę Grave'a i chciał dokończyć to co zaczął, no to jako Grave musieliśmy bronić oczywiście, no, miejsca regeneracji Miki. Ale dobrze, nie przedłużamy, zaczynamy z Aoki Hongkongu, obszar pierwszy, lecimy. Dziennik Quartz Spis 11. Ataki klanu Kruka przybierają nową formę. Następują zbyt systematycznie, by nazwać je zwykłymi nalotami. Ataki klanu Kruka prowadzone są przez Hongkong. I to się nie zmieni, szefowa może być w niebezpieczeństwie. No dobra. Zobaczmy także, co teraz będziemy musieli zrobić. Hey, Grave. The Ravens changed their strategy. Seems like they're going towards the power generator. That needs to be protected if you don't want to lose Mika. Okej, okay, czyli z tego co zrozumiałem, po prostu Klan Kruka teraz, tak powiem, Grave nie jest tylko celem Klan Kruka. Teraz głównym celem jest odcięcie niejako zasilania, żeby pozbawić Mikę życia. No dobra. Muszę przyznać, że w sumie nieźle to sobie wykombinowali, bo jak pamiętacie, celem nadrzędnym Grave'a jest właśnie nie tylko niejako, wiecie, służba dla Miki, ale właśnie niejako chronienie jej. Także nieźle to sobie wymyślili, aczkolwiek, no, nie przewidzieli jednego. Że nawet jak Grave będzie miał ty... A, panie, nie widziałem przeciwnika, nie wiem, czy zauważyliście. Oczywiście nie przemyśleli jednego. Dlatego, że po prostu Grave jest jednoosobową armią, to nieważne ile będzie ataków, on raczej ze wszystkim sobie poradzi. Jak widzieliśmy już po wielu odcinkach. W ogóle powiem wam, że... Jak pamiętacie... O kurczę. Jak pamiętacie, mówiłem wam, że szkoda, że ten nie jest zagospodarowany w tej grze. Ty wiecie, że nie widać tam, skąd mogliby dokładnie przeciwnicy ten wylatywać. I na przykład tutaj mamy pustą ścianę. To powiem wam, że szkoda, że twórcy nie zagospodarowali tego w taki sposób, że wiecie, pokusiliście się na przykład o jakieś sekrety, o jakieś bonusy. Wiecie, jak to na przykład było w niektórych grach, nie? Byłoby to, myślę, bardziej ciekawe niż zostawienie po prostu takiej pustej przestrzeni, no ale wiecie. To tylko takie moje spekulacje. O, i jak możecie zauważyć, Grave ma stuną umiejętność swojej arsenale, dlatego tak właśnie zatrzymuje tych te tutaj ninja, żeby wam pokazać, na czym ona polega. A więc aktywujemy sobie. Mamy hitowy slow mode i... O, właśnie. Powiem wam, że głównie to właśnie chciałem właśnie tą umiejętność ulepszyć, żeby wam pokazać ją po pierwsze. A po drugie, no, żeby, wiecie, żeby właśnie... Umiejętności Grave'a też służyły do czegoś więcej. Jak mówiłem, chcę pokazać wam wszystkie ataki Grave'a. No to będzie jeden z nich. Myślę, że na... Umiejętność nazywa się Hellhound, jeżeli ktoś by był zainteresowany. I myślę, że po prostu na przyszły odcinek przetestujemy sobie co innego. Że wiecie, że była taka ten, różnorodność. O, to widzicie, że dalej mam te dwa skille, które wcześniej kupiłem. No bo one oczywiście zostają w arsenale. Ale jak mi jakaś umiejętność podpasuje, to czemu nie, też ją zostawię. Hehehe, coś całkiem spoko, ale wiecie, muszę oczywiście go dłużej przetestować, żeby wiedzieć, czy zostanie na dobre, czy jednak, wiecie, zostanie miejsce jakiejś innej umiejętności. Ogólnie to jeszcze powiem wam, że po zakupieniem właśnie tego ataku Demolition, zainwestowałem trochę punktów w ulepszenie tej właśnie broni Grave'a, tego działa. Bo, jak mówiłem, ataki wręcz też można ulepszać. I właśnie skorzystałem z tego i zobaczymy, jak to się sprawuje, bo aktualnie może za dużej różnicy nie widzę. Ale wiecie, możliwe, że będzie tak, że w przyszłym odcinku ulepszę to sobie jeszcze raz i wtedy może będzie jakaś widoczna bardziej zmiana, bo aktualnie no to... Widzicie, i tak muszę wybrać kilka ataków, aczkolwiek potem chyba troszeczkę szybciej, aczkolwiek wiecie, to muszę mogą być tylko moje przypuszczenia i muszę przedem mówić aczkolwiek, bo się za dużo raz powtarzam. W ogóle dopiero tak coś mi się działa, bo raz trafię, raz nie. Na przykład widzicie tutaj. Ale to w sumie głównie z racji tego, że oni tak wiecie, unikają tego. A dziękuję, Quartz. Dobra, wow!
Mile niespodzianka, ale my też mamy dla nich niespodziankę. Tego się chyba nie spodziewali, nie? Jak pamiętacie, ogólnie rozdział nazywa się Labirynt. Jestem ciekaw, czy właśnie będziemy mieli tutaj ten, będziemy mieli tutaj właśnie do czynienia z takim autentycznym labiryntem. Tylko, że wiecie, że będzie dużo zakamarków i będziemy się na przykład gubić na tej mapie. A to było w sumie ciekawe, bo jak pamiętacie, zwykle obszary są takie dosyć liniowe w tej grze. Żeby nie było, nie mówię, że to źle, ale po prostu wiecie, tak, jeżeli miałbym je określić tak bardziej, wiecie, opisowo. Ogólnie to tak może nawiążę do tego, o czym mówiłem w poprzednim odcinku. W komentarzach jakoś nie mówiliście, że sklejanka by wam przeszkadzała na kanale, to stwierdziłem, że wiecie, że może ją jednak przetestuję. I myślę, że za tydzień właśnie pojawi się nowa seria. Także zapowiedzieć, że wiecie, że po prostu nie było tylko Gungrave, Gungrave i Gungrave, jak to było ostatnio. Ale to wiecie, to tylko taka, jako taka zapowiedź, nie? Że miejmy nadzieję, że będzie coś, wiecie, takiego, co też was zainteresuje. Bo, jak mówię, komentarze czytam na bieżąco, więc wiecie. Więc jeżeli coś tam pisaliście, to na pewno mi nie umknie. Nie wiem, czy to będą jakieś rady czy propozycje gry, ja na pewno przeczytam i wiecie, i po prostu ewentualnie nawet odpiszę, jeżeli to będą jakieś zapytania. To oczywiście robię. Dobra. Ja tak stosuję teraz tego telefonu, bo chcę przetestować jakoś bardziej, nie? I powiem wam, że póki co ruch sam w sobie jest całkiem spoko, aczkolwiek wydaje mi się, że on jest bardziej na takie, wiecie, na takie uliczki, gdzie nie ma za dużo miejsca, żeby się przemieścić, trzeba na przykład szybko wyeliminować wrogów. Nie, tutaj konduktorka dziękujemy. Ale w sumie jestem trochę ciekawi. Jak pamiętacie, na początku tego rozdziału było powiedziane, że Mika jest w niebezpieczeństwie i że musimy bronić jakiegoś generatora. Jestem ciekaw, czy będzie serio takie, wiecie, jak w niektórych grach jest, że na przykład jesteśmy w jakiejś tam, no, jakiejś tam arenie i jest jakiś taki licznik czasowy, który odmierza nam czas. Jestem ciekaw, czy tutaj też to będzie wykorzystane. To było szczerze ciekawe, ale zobaczymy, przekonamy się oczywiście. Wiecie, po prostu jestem ciekaw, co ta gra może jeszcze zaoferować, bo nie powiem, oferuje dosyć dużo, bo gameplay jest nawet całkiem okej. Tylko po prostu wiecie, patrz na każdy aspekt, nie? Dlatego też, jeżeli będzie coś nowego, no to oczywiście o tym wspomnę i ewentualnie, jeżeli będzie to dobry zabieg, to pochwalę grę, nie? A i ogólnie zapomniałem jeszcze wam wspomnieć, bo jak pamiętacie, w poprzednim odcinku powiedziałem wam o tym, że o kascence, która była pokazana jako pierwsza, jako została pierwsza ukazana, jak grę zapowiedziano, także rozwinąć temat, to jeszcze zapomniałem wspomnieć, że pierwsza kascenka, jaką w ogóle widzieliśmy w tej grze, to jak Grey po prostu był tam w porcie, to powiem wam, że to była kascenka, która została jako druga pokazana przy zapowiedziach gry. Więc nie powiem, no, gra całkiem fajnie się reklamowała. I szczerze, jak na takiego shooter mapa nawet nie zawiodła aż tak oczekiwań. Jest całkiem okej, całkiem przyjemnie się gra. Niby po prostu niektórzy mówią, że wiecie, że gra jest taka se i tak dalej, ale ja muszę przyznać, że jeżeli wiecie, jeżeli nie patrzycie na to grę jakoś tak, wiecie, nie wiadomo jak i nie mieliście nie wiadomo jakich oczekiwań, tylko po prostu ciekawiła was ona, tak jak w moim przypadku, o, jakaś ścinka, to nie powinniście się zawieść, przynajmniej moim zdaniem. Początek był tylko lekko, wiecie, taki inny, taki lekko nudnawy, ale po tych kilku etapach, teraz szczególnie jak mamy to fabułę z Miką, tym, że Grey musi ją ochraniać, no to jest całkiem fajnie. I to samo aktualnie wiecie. Szczerze mówię. Dobra. O! Z tej strony. Bo jestem ciekaw, czy jak to będzie wyglądało z tymi ninjami, bo oni mogą być trochę uciążliwi. Tylko, że nie rozkładają jakieś mechaniki, bo jak widzicie, póki co tylko ich podtrzymuję tą piłą, bo
No ona wydaje się najbardziej efektywna, aczkolwiek ninja też mogą tego unikać. Jestem ciekaw, czy po prostu... Wiecie, gra chce nas niejako przymusić do używania na nich ataku Demolition, czy jeszcze co innego, innego będzie wymyślane. Proszę, że... Akurat to, że wiecie, że wszyscy przeciwnicy są pokonywani przez inne ruchy, to jest akurat całkiem spoko mechanika. Znaczy wiecie, w wielu grach tak było, ale... Pamiętam, że tutaj też to jest. Dobra... O! Akurat powiem wam, że jak robiłem nagranie testowe, to te ninja w ogóle bardziej unikały tego ataku. Właśnie... O! A teraz jak tak patrzę, to w sumie oni podchodzą i są jak subsoli, dopóki ich nie wykończę. I tak najbardziej okej, okay, ale po prostu tak... Nie wiem, dziwnie się trochę teraz czuję. Dobra... Żyjemy. Bo powiem wam, że bardzo mi się podoba niejako ta lokacja. W sensie... Wiecie, trochę to wygląda jak pod przez te wszystkie kartony tutaj wszędzie. Ale... Na przykład z początku... Wiecie, ogólnie to miasto tutaj właśnie, o. No tak jak mówię, w poprzednim odcinku bardzo mi się podoba ten design. Jest na czym zawiesić oko, nie powiem. Jak zrobi takie klimaty, no to jak znalazł po prostu. Aha, dobra, robi się ich trochę więcej. Poczekam, może aż wszyscy zejdą. Dobra. Przechodzimy do działania. Bam! Oj, ciekawe jak... A, dobra. Powiem ciekawe, czy jak stanę sobie, to sobie tamto przestanę strzelać, ale nie. Chciałem tylko trochę bardziej chybiają. Wiecie, jak akurat... Wow, co tu się dzieje? Nie ma. O, jeszcze tutaj kolejny. Właśnie teraz tak nic nie mówię, ale po prostu jakoś się skupiam. Bo coś mi się wydaje, że jest po prostu za cicho. Że coś tu jeszcze nas tu... Nie, to nie przerwało nagrania, ja po prostu... Znaczy, zacząłem myśleć, co ja mam zrobić, bo zobaczyłem tylko te ninja wybiegające stamtąd. Ninja skrytobójcy, jak zwał, tak zwał, bo nie wiem, jaki końcowo ma nazwać. Dobra. Podam mi tarczę, stary. Dobra, łapajcie bombę. Teraz tylko nie paść, teraz tylko nie paść. Ogólnie to chcę tak samo wyglądać też dla nich ruch, bo udało mi się go striggerować jak robiłem sobie pewne nagranie. Tylko że teraz tak jakoś nie za bardzo oni chcą go wykonywać. A dokładnie właśnie mówię o tym uniku, na który narzekałem lekko wcześniej. Bo chciałem, żeby było to uchwycone, żebyście zobaczyli, dlaczego ten atak z tą piłą nie jest taka atak bardzo efektywny. Czekaj, ja mam to rozwalić? A, mogę to rozwalić. Tak zauważyłem, że wiecie, że mi się nawijały te hity, to byłem ciekaw, czy mam ten, czy mam to strzelać, czy to, czy co tam się dzieje. Aha, dobra, trochę tutaj przybywa. Mam was. I łapajcie bombę. Dobra. Chyba jest w miarę okej. Okay. Aczkolwiek po stanie życia Krajwa nie wiem, czy można tak to stwierdzić. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Tak, teraz muszę niestety trochę przyspamić, bo chcę, wiecie, chcę po prostu niejako przemyśleć, co tu mogę jeszcze zrobić, bo... To jest sobie tłoszcz, nie powiecie?
Ja przynajmniej odnoszę takie lekkie wrażenie, że jest trochę za tłoczno. Szczególnie, że jest tutaj kilka osób z rakietnicami, jest kilka, którzy gonią za mnie, jest kilka karabinów maszynowych i faktycznie muszę się tutaj cały czas poruszać, bo jak nie będę się ruszał, to po prostu momentalny zgon, naprawdę. Opajcie bombę. I... No nie wygląda to wciąż za kolorowo, ale jest ich cały czas mniej. Podejść tu. Nie mówić, że już koniec, ale widzę, że jeszcze jeden jest. A nie, jeszcze ich tu trochę się uchowało. Nie uciekniesz mi. I dobra, nie, to nie był ostatni. To jeszcze nie byli ostatni, z tego co tak widzę. O, to był ostatni. I to tylko tyle? Czyszczenie obszaru? Tam. That's all. Szczerze liczyłem bardziej na jakieś brynitne terenu, ale nie narzekam, niech będzie. Okej, okay, lecimy dalej. Dziennik Łaspis 11. A, to chyba to samo? Ataki, które prowadzone są przez Hongkong, jeśli się to nie zmieni szefom... Tak, to jest to samo, to jest ten sam wpis. Czy jak mamy ten sam obszar, to po prostu jest ten sam wpis niejako. Wiecie, jak jest podzielona na części, że wiecie, że jest po prostu jedynka i dwójka teraz. O tym bardziej mówię. Fajnie wiedzieć, czyli tego jakoś nie zauważyłem. O, dobra, są znowu drony. Ja powiem, że to sobie mogą sobie ulepszyć, ten mogą sobie ulepszyć tarczę w sklepie, no ale... Trzeba mi najpierw bez tego. Wiem, będzie ciekawie, jak będzie bardziej emocjonująco. Bo nie powiem... Gra potrafi być wymagająca, jak chce. Tak, trzeba oddać. Dobra. A, myślałem, że sobie pobiegnę i sobie stworzę takie tam, takie po prostu stanowisko ochronne, ale jednak gra stwierdziła, że takie lol nie. O, dobra. Weszę jeszcze raz. Dziękuję. Reszty nie trzeba. Reszty nie trzeba. I lecimy dalej. Dobra, po te pozostałe przestrzenie kiedy się teraz przydały. to jest imię dosu, panowie. Proszę wychodzić. Nie ma tutaj, nie ma wstępu. Tutaj jest limit. Proszę wysiąść. Nie przyjmujemy was. Dobra. Jeszcze są. W sumie? Jestem ciekaw, czy to było, wiecie, czy to było specjalnie, żeby można było sobie właśnie przejść obok tego gazu, czy to po prostu twórcy zostawili tak nieumyślnie. Że można było sobie stąd odstrzeliwać ten... hamusze, nie chcą stąd wyjść, bo widzę, że nikt inny tutaj nie przechodzi. Możliwe, że to było... Jest możliwe, że to było niechcący przez twórców dodane. Chyba to miałem być po prostu etap ustawiony pod szybkość, tak mi się wydaje. Że po prostu... O, dobra, chyba padnę, padłem. Aj. Tak, kontynuujemy. Po prostu będę częściej teraz używał Demolition, bo nie wiedziałem, że to aż tak szybko będzie ten ze mnie wysysać życie. No to już można sobie pomyśleć, bo to widzieliśmy. Kick the ass. Dobra. Więc chyba po prostu będę musiał się teraz tam lekko bardziej skupić, bo... Nie chcę, żeby była taka znowu sytuacja jak przed chwilą.
Ale nie powiem, błąd z winą sobie wykorzystam jeszcze raz. To może być całkiem przydatny. Dobra. Tych tutaj jeszcze ostrzelam. Powinien się odsunąć, przechodzę. O, tarczę. Dobra. Uniknę sobie tego. Teraz chyba będę chciał to... Gdzie możliwe, że ja teraz będę chciał to bardziej taktycznie rozegrać. Znaczy to mam tak, że nawet jak wiecie, jak mi coś nie wychodzi, to podświadomie tak sobie ten, tak sobie po prostu stosuję co innego, żeby spróbować przejść coś. Dobra, ja sobie oczywiście przechodzę do windy. To jest limit, proszę wychodzić. Albo wam pomogę. Ja miałem w sumie tam tak ocenić ten helikon, w sumie całkiem przydatny, trzeba przyznać. Aczkolwiek, no... Wiecie, zależy czy... Tego co mogę powiedzieć, to w sumie zależy jak najbardziej od RNG. Bo jak przeciwnicy, czyli ten ninja nie unikają ani nic, no to jest całkiem okej, ale jak unikają, to może być lekko gorzej. Bo mi z tą bazuką. I teraz się lekko tutaj skupię. Dobra. Okej, wpuszczaj tę rakietę! Ej, czekajcie, że jak ja... Aha! Czyli się wystarczyło użyć Demolition i już jest czysto. Kurczę, skąd się dopiero zaraz to odkryłem. Szczerze, serio, z ręką na stacji nie wiedziałem, że trzeba użyć Demolition. O, te zbiorniki w ogóle można odbijać. Fajowo. Dobra. Przejdę sobie. O, kurczę. Nie tego chciałem użyć rakiety. I sprawdźmy. Rakieta. I czy będzie po tym Demolition? Znaczy po tym gazie? Nie, gaz jest dalej. To chyba po prostu jakiś błąd, że on wtedy zniknął. Albo z jakiej zbiorniki ten... Albo z jakiej zbiorniki chyba wysadziłem. Nie wiem, naprawdę. Teraz nie jestem tego pewny. Ponownie prawie się przesunąć. Dobra. Już jest w miarę świeża strefa. Już mogę bardziej swobodnie rozmawiać. Jest okej. I co teraz? No w ogóle. Scena się trochę zmieniła. Przecież mieliśmy takie, wiecie... taki trochę cyberpunkowy... Wow. Klimat, a teraz mamy taki trochę, jakby to powiedzieć, znowu użyłem Fury Grave'a. Znowu po prostu nacisnąłem te dwa spusty. Ja nie wiem, ja sobie chyba postuję na następny odcinek, po prostu jeden z nich zakleję, bo to już naprawdę... Meh. Naprawdę to już sobie trochę zaczyna denerwować, że co by nie robił, raz minimalnie na odcinek muszę włączyć tą furię, mimo że nie chcę. Bo ona mi bardziej przeszkadza niż pomaga. Szczególnie w takiej sytuacji, gdzie atakuje mnie 5 wrogów. Naprawdę, ja ten drążek, który jest odpowiedzialny za kamerę, chyba sobie po prostu zakleję, żeby go nie wciskać, bo... Nie wiem, co się dzieje, że ja używam tej furii. Spoko, tylko sobie poczyszczę to miejsce. Okej.
Oho. Posiłki chyba. O. Teraz zaskakuję tam na nich. Nie, nie, nie. Grave, odskakuj. Od razu. Chyba po mnie. Ale to znowu tylko moje przepuszczenia. Trochę czasem wspomnieć jednak o Demolition, że sobie odnowić zdrowie. Bo innego z tych, że nie ma. Niestety. A sam chciałbym. Nie! Odsunąć się od tego. I dobra, chyba już jest czysto. Czy jeszcze coś jest? Czysto. Dobra, nie czysto. Jednak nie czysto. W ogóle tak powiem wam, że jak jeszcze w sumie w poprzednim odcinku mówiłem trochę o tych bossach, to jestem ciekaw, czy wiecie, czy to będzie tak jak mieliśmy w dwa odcinki temu, czyli że po prostu będziemy mieli znowu scenę jak wszyscy z klanu Kruka, wiecie. Na przykład dajmy na to, że już będziemy przy No Man's Gate, jako Grave. Jestem ciekaw, czy będziemy się rozprawiać z wszystkimi bossami Kruka, wiecie, tak pojedynczo, czy po prostu będziemy wszystkich naraz niejako. Bo nie ukrywam, że walczenie z nimi, wiecie, w takim pojedynku wszyscy naraz byłoby ciekawe, aczkolwiek też coś mi się wydaje, że niemal niemożliwe. Jako jestem ciekaw, czy rozwiążą to, wiecie, czy rozwiążą to w sposób takiego pojedynku 1 na 1, czy po prostu będzie to kilku wrogów i trzeba będzie pomiędzy nimi lawirować. Ja wiem, że w takich grach potrafi być różnie. Bo no, jakby nie było gram w grę, więc wiem. Okej, dobra, ja tu sobie może przetransportuję się trochę bardziej, gdzie nie ma może tego gazu, gdzie mogę przejść więcej niż 5 sekund. Dobra, trafiło. O, tutaj jeszcze są. Mam, że trochę już nie wiem, co się tutaj dzieje, nie? O, ty, co jest? Nie ma. Jakie tu pod rząd? Nie wiem, co nagle życie drzewo zaczął mi szybko spadać. Nie. Nie. Nie, nie. Wow. Użyłem ataku, jak nikogo tu nie ma. Gdzie jest wyjście? Tutaj? Dobra. I co, to tyle? Czy jest trochę... O, właśnie. Trochę nie wróży dobrze. I to tyle? Szczerze? Powiem wam, że liczyłem na walkę z bossem, jak takie bombastyczne zakończenie mieliśmy. Ale dobrze, nie powiem, scenka była tak czy siak fajna. Ale dobrze, jak tak widzę, dobiłem do 30 minut, a jak widzicie, etapy potrafią trwać od 15 do 20 minut, dlatego myślę, że jeszcze zostawię sobie na kolejny odcinek. A więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Oczywiście serdecznie na Liga za obejrzenie go. Jeżeli wam się spodobało, to oczywiście zachęcam do dodania łapki w górę, ponieważ pomoże mi to dotrzeć do większej ilości osób. Oraz zasubskrybować ten kanał, żeby być na bieżąco. A już przedłużam, że ja się z wami Ambryon, no i do następnych odcinków. Na razie, cześć!